Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Piwa w Górach. Jesteśmy właśnie w pobliżu zamku Cisy, który jest na wysokości mniej więcej 400 metrów nad poziomem morza. Przyjemna wiata, ognisko. No to należy zacząć i degustację. Słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy trzy piwka z browaru Malt Garden. Ciekawe w nich jest to, że każde z nich tak naprawdę jest z innej bajki. Zaczniemy od mojej prawej. The Journey Begins. To jest, proszę ja was, Double Dry Hopped Hazy Double IPA, Taiheke i Galaxy. Czyli tutaj mamy do czynienia z australijskim chmielem Galaxy i nowozelandzkim chmielem Taiheke. Co one dają? No, Galaxy generalnie odpowiada za nuty owocowe. To jest brzoskwinia, mango, marakuja. Dla mnie z tych trzech deskryptorów najbardziej myślę, że marakuja tutaj odpowiada. A Taiheke jest taką odmianą, która jest cytrusowa. Ona jest też silnie goryczkowa, więc gdzieś tam ma właściwości dualne. To podobnie jak popularna Citra. Proszę ja was, to jest 7,3% alkoholu, nie podano ekstraktu. A co ciekawe, w kolejnym piwie, które jest najstarsze z tych trzech, ekstrakt jest, czyli wychodzi na to, że browar rezygnował po prostu z pisania ekstraktu. Słód jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne. To jest na razie to piwko i nim się zajmiemy. Nasze szkiełko dzisiaj to szkiełko Palma, klasyczne. No i cóż, otwieramy. Brzoskwinia. Na pierwszy niuch brzoskwinia. Brzoskwinia, takie też bardzo dojrzałe owoce typu mango. Zobaczmy, jak to się będzie prezentowało w szkle. No, słuchajcie, soczek. Jest to zdecydowanie soczek. Tutaj postaram się pokazać wam, jak to piwo wygląda. No jest to, tak jak widzicie, soczek, jest złoty kolor, pulpowy, soczkowy. No dalej właśnie brzoskwinia, może trochę marakui. Jeśli chodzi o to Taiheke, czy ja coś czuję? Chyba bym nie odróżnił. Mam wrażenie, że tutaj to Galaxy dominuje. Bardzo fajna piana, choć niewysoka, to drobno pęcherzykowa. Szkło tutaj już pokryło się parą, dlatego że jest w tej chwili w okolicach 0 stopni, stąd to właśnie ognisko, żeby się trochę rozgrzać. Goryczkowo. Malt Garden tutaj też nie podaje hop rate'a, czyli ilości gramów chmielu na litr piwa, ale podejrzewam, że to może być w okolicach 20, dlatego że jest naprawdę goryczkowe. To nie jest taka ogromna goryczka, która zalega, podobna do tej z piwa Kiss the Beast z Ale Browaru Birbanta. To jest dla mnie taki deskryptor naprawdę, naprawdę goryczkowej IPy. Nie, to jest taka goryczka mocno zaznaczona. Ona zostaje w aftertaste, ale nie zalega. Czy jest pieczenie od chmielu? Nie, nie ma pieczenia od chmielu. I to jest bardzo ważna rzecz, która przeszkadza mi w wielu piwach tak obłędnie chmielonych jak to. Chociaż teraz, no, wychodzi nowa nuta, wychodzi taki grapefruit. No to tutaj właśnie mamy ten chmiel Taiheke. Ponieważ ja nie piłem wielu piw z tym chmielem i ciężko mi wychwycić na pierwszy niuch wszystkie niuanse płynące z tego chmielu. Ale mam wrażenie właśnie, że to jest ten grapefruit, ponieważ no Galaxy raczej mi się nie kojarzy z takimi nutami. Bardzo gładkie, pijalne. No, Malt Garden, szapoba. Płuczemy szkiełko i przechodzimy do kolejnego piwa. Szkiełko umyte. Kolejne piwo to jest już piwo, tak jak mówiłem, zupełnie z innej manki. Jest to This Bird Can't Fly. To jest Prickly Pear and Kiwi and Lime Pastry Sour. Czyli mamy ten magiczny, ten mityczny pastry sour, czyli styl, który zdominował rynek w ostatnich miesiącach. Powiedzmy, że w tych miesiącach jeszcze ciepłych, bo teraz już troszeczkę to wróciło do klasyków. Tak jak wspominałem na początku, jest to jedyne piwo, na którym jest podany ekstrakt. Mianowicie jest 20, 20 stopni plato, a 5,5% alkoholu. Ile tutaj zostało na ciało? Ile tutaj zostało na ciało, słuchajcie? Przeczytam wam skład. Musiałem też, nie ukrywam, spojrzeć na translatorze Google, co to znaczy prickly pear, bo pear gruszka, wiadomo, ale to prickly, nie wiedziałem, a to jest opuncja figowa, słuchajcie. Skład. Woda, słód jęczmienny, słód owsiany, płatki owsiane, płatki pszenne, opuncja figowa, 5%, kiwi 5%, limonka 1%, chmiel i drożdże. No dobra, wiecie, jakie jest moje zdanie na temat pastry sour? Dla mnie jest to styl ciekawy, w formie ciekawostki.
Natomiast uważam, że jest troszeczkę przerostem formy nad treścią i przyprawia trochę gębę polskiemu craftowi. No, kto czytał Gombrowicza, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Ale, no, nie idźmy dalej w dygresję. Malt Garden, this bird can't fly. Taki nice smoke się uniósł z puszki, nie wiem, czy to było widać. Oj, to jest właśnie ta opuncja figowa. Od razu, bo jasne, kiwi, może, limonka na pewno, ale jest tam taka nuta, której bym nie rozpoznał, ponieważ no jakoś nie miałem więcej styczności z opuncją figową, natomiast no jest ona na pierwszym planie. No dobra, to lejemy. Tutaj zrobimy sobie też szybki test barwy, jaką mamy już w szkiełku. No słuchajcie, podobnie jak The Journey Begins, mam wrażenie, że może jest odrobinę mniej mętne, odrobinę, bo też jest naprawdę soczkowe. Piana troszeczkę wyższa, no ale tak jak widzieliście, ja trochę agresywnie też nalewałem. To jest nuta, która bardzo często pojawia się w pastry sour. Ja mam wrażenie, że czuję laktozę. Czuję słodką nutę laktozy. No na pewno limonka, na pewno kiwi w tle. No i ta nuta właśnie tej opuncji figowej. Ja no mówię, nie miałem styczności i mam wrażenie, że to na pewno tutaj robi robotę. Zresztą było jej 5%. Limonki był 1%, no ale limonka jest bardzo jednak intensywna. Próbujemy, wasze zdrowie. Kwaśna multiwitaminka. Słuchajcie, pastry sour. Słodkie, kwaśne i dodatki owoców, które znalazły się na etykiecie. Bardzo ciężko mi jest oceniać takie piwa w pełni merytorycznie. Gdzieś przywiązywać wagę do naprawdę detali, do tego, co wnosi słód, do tego, co wnosi chmiel, do pracy drożdży. No, w pastry sour jest to wszystko takie, no jak strzał w pysk. To, co mamy na etykiecie, to znajdujemy w piwie. Smaku, ta opuncja już troszeczkę nam ginie. W smaku głównie tutaj taka kwaskowość właśnie przechodzi w limonkę, której zresztą było najmniej w składzie, ale jednak tutaj się bardzo odznacza. Kiwi, mam wrażenie, wjeżdża za tą limonką, natomiast ta opuncja... prędzej retronosowo. Czyli mając płyn, piwo w ustach, który się ogrzewa, on od środka wlatuje mi do nosa i w ten sposób mogę sobie wyczuć ten zapach. Ale jeśli ktoś szuka takiego piwa w ciepły dzień, który nie wiadomo kiedy nastąpi, już w tym roku pewnie nie, to jest piwo naprawdę godne polecenia. To piwo ma datę do 15 lutego 2021 roku, dlatego podejrzewam, że ono już troszeczkę czasu ma. Nie, że jest stare, ale już troszeczkę w tej puszce poleżało, nie? Dlatego może coś się utleniło, bo jasne, że puszka jest lepszym opakowaniem, jeśli chodzi o utlenianie w porównaniu do butelki, ale wciąż piwo się utlenia. Owocowe, kwaśne i słodkie. Przechodzimy do ostatniego piwa dzisiejszego wieczoru. No i przechodzimy do ostatniego piwa. Escape with me. To jest trzecie i ostatnie piwo dzisiejszego odcinka Piwa w Górach. Jest to Fez, czyli Foreign Extra Stout with maple syrup and cinnamon and hazelnut, czyli no znowu taki trend w stoutach, który polega na tym, że one są słodkie, jest syrop klonowy, są orzechy laskowe, tutaj jeszcze do tego mamy cynamon, dlatego no spodziewałem się, może nie ulepa, bo to jest troszeczkę pejoratywne, gdybym tak powiedział, ale piwa naprawdę słodkiego. No niestety dalej tutaj nie mamy ekstraktu podanego. Trochę ubolewam nad tym, bo chyba jeśli mianujemy się birgikami, kraftowcami, to fajnie byłoby podać taką zależność, bo chciałbym zobaczyć, ile tych stopni plato zostało na ciało, nie? No, wiemy natomiast, że alkoholu jest 7,5%, także taki foreign extra stout pełną gębą. Składniki, słuchajcie, słód jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, laktoza, orzech laskowy 2%, syrop klonowy 2%, cynamon 1%, naturalne aromaty. Naturalne aromaty, czyli po prostu, no, aromaty. Naturalne, bo naturalne, ale wiemy, z czym to się już będzie jadło, a właściwie piło. Ciekawa historia jest taka,
że kiedy pierwszy raz przyszedłem do pracy, do której teraz pracuję, to na ścianie wisiał plakat, który promował zwycięskiego Grand Championa. To był, zdaje się, Koźlak, a autorem receptury był Andrzej Miller. Andrzej Miller, dzisiaj Malgarden. No, powiedziałbym w takiej kolejności. Orzechy, syrop klonowy. Naprawdę jest orzechowe. I powiem wam szczerze, że chyba jest to najbardziej orzechowy aromat, jaki spotkałem w piwie do tej pory. Może dlatego, że nie piję też desert stoutów czy pastry stoutów, bo nie jestem fanem tego stylu. Ale zobaczymy, jak to będzie pachniało ze szkła. Znowu nalewam agresywnie. Piwo jest brunatne. Piwo jest brunatne, ono jest dosyć mętne również. Może trochę opalizuje. Orzechy, syrop klonowy i to taki też wyczuwalny. Orzechy tak, ale syrop też. Syrop też. Czy cynamon? To mi przywodzi na myśl jakiś taki deser. Może jakieś tiramisu w pewnym kontekście? To są takie orzechy oblane w, przepraszam, Malgarden, ale w taką tanią czekoladę. I to jest smak, który gdzieś tam, taki zapach, który pamiętam z dzieciństwa. Ja się chodziło do sklepiku szkolnego i tam były jakieś takie bardzo tanie orzechy w czekoladzie. To jest ten aromat. To jak wypowiedziałem, to może nie jest za bardzo gdzieś tam wartościujące to piwo, natomiast dla mnie jest mega sentymentalne i to jest przyjemne. Ale dobra, próbujemy. No, słuchajcie. Jasne, ono jest słodkie. Natomiast od słodu czuję taką lekką kwaskowość. To był słód palony. To piwo wyróżnia się od This Bird Can Fly o tyle, że ja tutaj mam punkt odniesienia, jak tutaj zaznaczyć temat słodów i co one dają w tym piwie, prawda? Bo jasne, aromaty i dodatki tutaj przodują i tu nie ma co ukrywać, że te orzechy, ten cynamon, lekka kawa, gra pierwsze skrzypce, ale czuję tutaj wpływ słodu i to jest dla mnie bardzo wartościowe. Muszę wam powiedzieć, niezłe, niezłe. Naprawdę niezłe, naprawdę niezłe. Słuchajcie, także podsumowując, mamy tutaj trzy piwka, których nam było dane dzisiaj spróbować, jeśli chodzi o browar Malgarden. Które najlepiej oceniam? Szczerze powiedziawszy, muszę powiedzieć, że Escape With Me. Dlatego, że naprawdę tutaj zarówno dodatki są wyczuwalne, jak i mogę coś powiedzieć o pracy słodów. Pastry Sour, jestem subiektywny, nie jestem obiektywny w 100%. To jest dobry Pastry Sour, może nawet bardzo dobry Pastry Sour, ale dla mnie bardzo dobry Pastry Sour i bardzo dobry Desert Stout, powiedzmy, czy Pastry Stout, no jednak będzie troszeczkę wyżej i miejcie to na uwadze przy swoich ocenach, jeśli byście pili te piwa. Ta DDH jest też bardzo dobra, żebyśmy się zrozumieli. Ona tutaj, powiedzmy, zajmuje no drugie miejsce, dlatego że jednak Pastry Sour, no w mojej opinii, nie ma prawa wyróżniać się niczym więcej. Jest bardzo fajna, czuć grę tych chmieli, natomiast może to jest taki efekt tego, że spodziewałem się tego, co tam się znajdzie i to otrzymałem. No to w ogóle też można porównać do Pastry Sour'a. Natomiast tutaj poczułem taką fajną kwaskowość i paloność tych słodów, co doprowadziło mnie do takich przemyśleń, że to jest jednak ciekawsze piwo. Zważcie też na to, że ja jestem w wiacie, w środku lasu, w temperaturze około 0 stopni w tej chwili i być może, ciemne piwo to jest po prostu najlepsze, co ja mogę wypić w tej chwili i podświadomie odrzucam gdzieś kwaśne czy po prostu goryczkowe piwo typu IPA. Te trzy piwa są warte wypicia, są warte oceny. W każdym z nich coś znajdziemy dla siebie. One są naprawdę bardzo spójne z tym, co jest na etykiecie. To też jest bardzo cenne, bo niekiedy na etykiecie jest napisane jedno, a jednak dostajemy drugie albo nie do końca to, co było na etykiecie. Nie, tutaj naprawdę jest wszystko w punkt. Dlatego Malgarden zawsze trzyma formę i tylko to się dzisiaj potwierdza.
Dlatego ja, słuchajcie, dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej degustacji. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś w terenie. Zapraszam też, tak trochę robiąc crossover, na serię Jacka pod tytułem Hops do chmielu. Dlatego, że Jacek omawia tam poszczególne chmiele, tak naprawdę kompleksowo, zarówno jego historię, jak i jego deskryptory. I ja może mu gdzieś tam podpowiem, że Taiheke jest warte uwagi. Taki grejpfrucik tutaj wyszedł. No i słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się, wypijcie moje zdrowie gdzieś tam też w terenie. I do zobaczenia.